prawie okopowym, bo ta historia, którą teraz przedstawię dla Was, wiąże się z datami wojennymi. Także zapraszam serdecznie do oglądania i za chwilę troszeczkę wprowadzenia. A ja znikam. Słuchajcie, cała scenka sytuacyjna, którą za chwilę zobaczycie, dotyczy oczywiście kononowskiej mitomanii, do tegoż jak to jego dziadek bądź też ojciec walczył u boku Piłsudskiego podczas I wojny światowej, która wybuchła w którym roku? Tak naprawdę nie wiadomo już w którym roku, czy to był 1914, 1939 czy też 1945, i w tej scence chyba nadal będą co do tego wątpliwości. W którym roku, która wojna wybuchła, a w ogóle ile ich było? Zapraszam serdecznie, jestem po nagraniu, zmarzłem jak pies, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i to docenicie. Pozdrawionko! To zależy, który rok jest. To 45. To druga. Bo pierwsza to była w 39. Ja powiem. Nie. W 39 była druga. To teraz jest pierwsza. Nieważne. A ten tam to twój czy wróg? Gdzie? Tam! Tak to knur jaki kałonowi. Pół człowiek, pół świnia. Mój stryjek, świętej pamięci major, taką rangę miał. To opowiadał nam, że był taki człowiek, że wyglądał jak chłop zwykły, a zachowywał się jak knur jajcaki. Może to i on być. A dawaj! Bierzemy! A?